Gontarek Andrzej Witaj. 7 lutego 2022, godzina 17. Powiem Państwu, że tak to czasami bywa w życiu, że coś się zaczyna i coś się kończy. Tak jak w moim przypadku, mijając właściwie już do życia nic niepotrzebne. Przedtem żyłem za czymś, cały czas goniłem. Próbowałem coś dogonić. Nie udało się tego dogonić. Nie ma ze mną ukochanej osoby, trudno. Rozumiem ludzi, którzy czasami próbują od tego uciec, czy to w alkohol, czy w narkotyki, czy gdzieś indziej. Mnie w tej chwili utrzymuje w tym stanie wiara w Stwórcę. Właściwie przeciętnemu człowiekowi, co jest potrzebne do życia? Ciepło, jak jest zima, coś zjeść, a reszta? Reszta jest nieistotna, bo tego i tak nie zabiorę. Trudno czy czysto? Co to ma za znaczenie? Czy będzie czysto, czy brudno? To jest w sumie nieistotne. Teraz jeszcze mam pół roku do wykonania prac społecznych za karę. Za to, że straszyłem mojego sąsiada dronem z broną. Koszty sądowe 120 zł. Zapłaci się z czegoś tam. Później się pół roku popracuje społecznie. Pozna się nowych ludzi. Poobserwuje się świat. Bo co więcej nam jest, mówię, potrzebne? Nic. Przecież tego i tak nie zabierzemy na tamten świat. Gontarek Andrzej pozdrawia. Niektórzy mają gorzej, nie mają niczego. Ja mam gdzie mieszkać, czy tak, czy tak. Mogę sobie ponagrywać filmy. Sam o sobie, o tym jak żyję, lepiej lub gorzej, ale mam jeszcze zdrowie, jeszcze jakąś ochotę na to, ale w sumie dbaj się o zdrowie, reszta jest naprawdę nieistotna. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają gorzej ode mnie. Ja naprawdę nie mam źle. Nie mam. Nie miałem. Ludzie naprawdę mają dużo gorzej ode mnie. I im współczuć. I za nich się modlę, jeżeli to coś pomaga. Modlitwa pomaga. Bezpośrednia rozmowa ze Stwórcą. Bo On codziennie daje nam nauki. Jak postępować, jak się podnieść, jak się nie dać złamać. Gontarek Andrzej pozdrawia. Dratowa ze Stwórcą. Na razie. Trzymaj się, kochanie, kiedyś się spotkamy, normalnie sobie porozmawiamy. Wbrew
przeciwności. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nie daj się złamać.